kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś gościmy w rezydencji, w rancho, w posesji Jirka Bielenika. Dzień dobry. Dzień dobry, Olsztyn City. Olsztyn City, tak, ale ty olsztynianem nie jesteś. Nie, nie. Rodowitym jestem częstochowianinem. Tutaj zawsze marzyłem o tym, żeby mieszkać w Olsztynie. Zawsze, może inaczej. Jest to, przyjeżdżałem tutaj rowerem. Też przyjeżdżałem czasem samochodem, pobiegałem sobie po zamku i zawsze myślałem, Boże, jakby to było fajnie mieszkać w Olsztynie, do wszystkiego byłoby blisko. No i teraz mam ten Olsztyn. Czasem jak nasypię na przykład śniegu, bo też biegam na nartach, więc zdarzyło mi się tak, że narty zakładałem na ganku i po prostu zjeżdżałem po tych 2 stopniach, które mam. I to jest spełnienie marzeń po prostu. Naprawdę, mieć takie miejsce, bliski kontakt ze sportem, to jest wielka rzecz dla każdego. No, gratuluję, bo rzeczywiście ładnie tu u ciebie. No, staram się, naprawdę, dużo pracy wykonuję, powiem ci. Widać czasem po moich dłoniach, bo jak słyszę, że no, mam ogród, dobrze w nim robię, tam mówię, ty robisz, no, jak z tym koniem, co tak, węgiel tak. Przywiózł, jak z tym woźnicą. No, ja naprawdę nurkuję tutaj w tą trawę, dużo wykonuję pracy, mówiąc krótko, we własnym ogrodzie się spełniam. No to fajnie. Chciałbym, żebyśmy wpierw porozmawiali troszeczkę o twoich korzeniach, bo tak, to, że się urodziłeś w Częstochowie, no to wiemy, natomiast jak z twoimi przodkami, czy ty masz jakąś taką wiedzę na ten temat, kim na przykład był twój pradziadek, albo, no bo dziadek, no to wiadomo, no, że chyba wiesz, no czy może też nie znałeś. Moja wiedza dotycząca pradziadków jest zerowa. Zerowa, tak naprawdę. Moi rodzice byli repatriantami. Pochodzą z okolic Grodna, no teraz to jest Białoruś. Byłem tam nawet kiedyś. Poważnie? Tak, byłem w tych wszystkich małych miejscowościach, z którymi oni byli związani. Mama tak naprawdę niewiele znała ojca, zanim się pobrali, ale to w tamtych czasach było tak, że jak skoro jest gdzieś z okolicy, to jest człowiek godny zaufania. I tak naprawdę było tylko kilka spotkań, co doprowadziło do związku małżeńskiego. Nie wiem, czy to jest dobre. Nie mogę oceniać z perspektywy czasu. W każdym razie przez Żyrardów trafili tutaj do Częstochowy. Ale wiesz, wtedy były zupełnie inne czasy, bo sprowadzając ludzi zza wschodniej granicy, państwo dawało im miejsce na kwaterowanie, jakieś warunki do startu. Tak. Czyli dostali mieszkanie, no i jakoś to się mogło dalej potoczyć. O dziadkach kompletnie nic nie wiem. Moja mama, mój ojciec byli typowymi pracownikami fizycznymi. Ojciec był stolarzem, tak. Ojciec był stolarzem. Mam jeszcze gdzieś nawet krzesło, taboret. Który zrobił? Tak, który zrobił. Tak, i traktuję to jako taką wielką pamiątkę. Moja mama też jako, wiesz, no, na przykład, skoro mówimy o ludziach kultury, no to jej kontakt z kulturą to był taki, że, wiesz, wyszywała na przykład poduszki. No, nie wiem, jak to się teraz nazywa. Haftowanie i tym podobne rzeczy. To był jedyny taki kontakt z kulturą. I sytuacja, wiesz co, to jest tak, że sytuacja polityczna była taka, że oni tam pozostawieni sami sobie nie czuli się dobrze. Jednak gdzieś to w sercu ta miłość do Polski, do ojczyzny spowodowała, że po prostu musieli tutaj wrócić. No i wrócili. No ale wiesz, no, bez wykształcenia, tylko ciężka i fizyczna praca, ale jakoś się udało. Powiedz mi jedną rzecz, bo ja pamiętam takie czasy, lata 90., kiedy myśmy się poznali, kiedy ty byłeś taką barwną postacią Częstochowy. I no, pamiętam cię jako konferencjer, no może, no nie wiem, czy konferencjer to jest dobre słowo, ale gościa, który świetnie rozkręcał imprezy, impreza w Prasowej, pamiętam, że tam się gdzieś udzielałeś, później myśmy się spotkali przy okazji różnego rodzaju imprez robionych przez RMF. Jak w ogóle, nie wiem, zaczęło się to twoje gadulstwo takie, żeby zabawiać ludzi, bo tak naprawdę to nie można do końca powiedzieć, że ty jesteś na przykład dziennikarzem.
Nie, nie jestem dziennikarzem, nie mam wykształcenia. Nawet nie chodzi o wykształcenie, ale no bo tam przez jakiś czas pracowałeś w radiu, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast dla mnie ogólnie, jeżeli ktoś by mnie zapytał w jednym słowie, jak ciebie określić, no to bym powiedział showman. Tak bym się zgodził, tak, showman. W pełnej rozciągłości. Wiesz co, to jest tak, że od samego początku czujesz chęć takiego ekshibicjonizmu, takiego pokazywania się, bycia na tapecie, takiego egocentryzmu. Jesteś na scenie, deklamujesz, oni na mnie patrzą, to jest przyjemne. Ja to złapałem od samego przedszkola. Zawsze występowałem we wszystkiego rodzaju kabaretach, wiesz, akademiach i tym podobnych rzeczach. Deklamowałem wiersze, ze śpiewaniem to bym się kłócił, że śpiewałem, ale nikt chyba tego nie chciał słuchać. Ale tak było zawsze od samego początku. Odkąd pamiętam, zawsze byłem zaangażowany w takie życie artystyczne, takie kulturalne. Mhm. Zawsze chciałem być tą postacią, która wychodzi, mówi coś, wiesz, pokazuje się, dostaje za to oklaski. I to mnie, mówiąc krótko, zawsze jarało, wiesz, nakręcało mnie najbardziej. Mhm. I to chyba przełożyło się na to, żeby cały czas to robić. Dokładnie tak jest teraz. I cały czas to czuję. Mam nieprawdopodobną frajdę, kiedy wychodzę na scenę, kiedy zrobię coś fajnego, kiedy dostanę te brawa. I powiem ci, w przeciwieństwie do moich wielu zacnych kolegów, którym czasem, myślę, może przewrócić się w głowach, mogę zrobić coś tylko dlatego, że sprawia mi to frajdę, a nie dlatego, że mi to płacą. Rozumiem. Znaczy to, że się udzielasz w różnego rodzaju imprezach charytatywnych, to ja wiem, bo obserwuję jak gdyby choćby nawet tutaj na tym naszym rynku lokalnym, ale Irek, jak to się stało, że no bo nie ukrywajmy, ty jesteś jedną z bardzo nielicznych osób z Częstochowy, która gdzieś no, przebiła się do tej świadomości, nazwijmy to ogólnopolskiej. No nie chciałbym, znaczy nie chcę mówić, że szumnie, że zrobiłeś mega karierę i tak dalej, ale no, można powiedzieć, że w jakimś sensie ci się udało zaistnieć, bo jednak no, jesteś postacią telewizyjną gdzieś tam, ci strongmeni, ten TVN, prawda? No jest to, są te pastylki i płyny do mycia gdzieś. Ja wiem, że to nie jest powód do dumy, ale jednak jest, wiesz. Jak to się zaczęło w ogóle? Tak jakbyś pokrótce opowiedział, dobra, masz ciśnienie na mikrofon, na występy i co? I co się dzieje z tym wszystkim? Że jesteś w tym momencie, w którym jesteś obecnie. Słuchaj, tak naprawdę trafiłem na ten szczęśliwy okres w naszej Rzeczpospolitej, ten okres transformacji, że ludzie, tak jak ja, w moim przypadku bez wykształcenia, mogli sięgnąć szczytów. W Częstowie pojawiło się lokalne Radio Marconi, działające kompletnie bez zezwolenia, prawda, bez licencji. Trafił się oddział RMF-u. Do Marconi trafiłem dlatego, że kolega prowadził konkurs i powiedział, że byłoby fajnie, gdybym ja mu w tym konkursie mógł pomóc. I potem było tak, że on odszedł, a ja zostałem. Skończyłem na tym, że miałem w tym Marconi 4-godzinną audycję. Może teraz z perspektywy czasu mówię, że to nie był może najszczęśliwszy czas, jeśli chodzi o godziny, bo radio ma największą słuchalność w godzinach porannych. Ludzie się budzą, wiesz, 6 rano, tak pamiętam Wojtka Mana, który mówił zawsze, która jest godzina, traktowałem go jako swoistego rodzaju budzik i zegar jednocześnie. Ja miałem audycję od 10 do 14, czyli ludzie, którzy już byli w pracy, mogli mnie posłać, którzy siedzieli w samochodach, z perspektywy czasu mówię, to nie były dobre godziny. No. Byłoby jeszcze lepiej, ale wiem, że wtedy mieliśmy gigantyczną słuchalność. Z tych czy innych względów musiałem odejść, trafiłem do lokalnego, zresztą nielegalnego ciągle oddziału RMF FM. Bardzo mi imponowali wtedy. To już byli bardzo poważni ludzie. Po studiach potrafili robić naprawdę piękne rzeczy. Mieliśmy wóz transmisyjny. Wiesz, no, odbywało się to jeszcze tak, powiedziałbym, bardzo prymitywnie, bo trzeba było wyjść i tak wyciągać tą antenę, która wyglądała jak antena telewizyjna z tamtych czasów. Ale mieliśmy możliwość łączenia się z czasem bardzo odległych miejscowości od Częstowy. I to mnie jarało nieprawdopodobnie. I kiedy, że tak powiem, wróżono mi, że jest szansa na to, żebym znalazł się w Krakowie, już w centrali w RMF-ie. Nawet pojechałem
pojechałem na takie specjalne spotkanie z Edwardem Miszczakiem. On w tym czasie był nieobecny, a w tym czasie ja pojechałem znowu z jednym z dziennikarzy, żeby zobaczyć, jak on pracuje. Zostałem, mówiąc, tylko zjebę za to, że nie czekałem na niego. No ale to się jakby urwało, za to pamiętam, że kiedy trafiłem do RMF-u, to mój reportaż chyba o Mikołaju czy o czymś innym, o świętym Mikołaju, bo to był okres taki bardzo świąteczny, chyba w trzeci albo czwarty kalendarzowy dzień mojej pracy trafił na ogólnopolską antenę. I to było, powiem ci, nieprawdopodobne. Miałem wielką frajdę, bo znalazłem się wśród wspaniałych ludzi, miałem okazję rozwijania się. Potem, kiedy to się skończyło, może inaczej powiem. Pewnego dnia przeczytałem w prasie, że Radio Z poszukuje ludzi z doświadczeniem, potrafiących robić wywiady i tym podobne rzeczy. No i zadzwoniłem. Poprosili, żebym wysłał kasetę, bo wtedy to był jeszcze okres kaset magnetofonowych. A więc nagrałem swoje dwa reportaże. Moje CV wyglądało strasznie. Gdybyś ty był szefem, to albo byś mnie od razu pokochał, albo byś po prostu takie CV wyrzucił od razu do kosza. Bo w zasadzie obejmowało ono tylko to. Wysyłam kasetę, o którą prosiliście. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mam duże doświadczenie. W zasadzie mogę się znaleźć w tym miejscu, wiesz, do którego pretenduję. I jeszcze zrobiłem to tak, żeby tak analizowałem, w którym miejscu powinno to być napisane, czy u góry, czy na dole. No i wyszło, że na środku, ale jak zdjąłem kartkę, mówię, oczulowo trochę wygląda, wiesz, ale mówię, palczeć. No i wiesz co, za chwilę był telefon, po kilku dniach był telefon, żebym przyjechał na rozmowę. Wtedy słynny Robert Kozyra postawił na mnie, może dzięki temu, bo przecież wiesz, dostajesz wśród tysięcy różnych zgłoszeń, dostajesz wszystkie eleganckie, z opisem, ze zdjęciami i tak dalej. A tu tak. Dostajesz od faceta kartkę, wiesz, z kilkoma zdaniami, kasetę magnetofonową z reportażem, z jego reklamą, bo kiedyś sobie musiałem sam wyprodukować reklamę, żeby ktoś mi, wtedy producent mebli, żeby dał mi jakąś miesięczną kasę, bo robiliśmy to free. To jeśli on to zobaczył, to była szansa na to, że pomyślał, że ten facet, mówiąc krótko, ma jaja. I tak się stało. I trafiłem do Radia Z. I tak naprawdę. No ale co, no to czyli po prostu co, spakowałeś plecak i co, i pojechałeś do Warszawy? Tak. Spakowałem nawet dużą walizkę, mówiąc szczerze, wsiadłem w mojego Poloneza, wtedy miałem Poloneza. Boże, ten wyjazd do Warszawy dużo mnie kosztował. Możesz sobie wyobrazić, ile Polonez palił. Nie wyjeżdżałem nigdy w tak dalekie trasy. No, więc pojechałem do tej Warszawy. Pierwszy miesiąc gdzieś tam kątem mieszkałem u znajomych, którzy wynajmowali mieszkanie jako studenci przez cały rok, a tak czy siak płacili za wakacje. No więc dostałem taki pokój gdzieś na Ursynowie, że było taniej. Jeździłem do tego radia autobusem. Wtedy zrozumiałem, że jednak godzina, powiem ci, spędzana w autobusie daje dużo czasu na to, żeby poczytać, wiesz, posłuchać muzyki i tym podobnych rzeczy. Nie powiem, że była to droga usłana różami. Było bardzo ciężko. Rzucono mnie w tematy polityczne, różnego rodzaju, takie, o których kompletnie nie miałem pojęcia. Ja byłem showmanem. Ja chciałem się bawić, robić rzeczy luźne. A zmuszono mnie do wielu, naprawdę wielu rzeczy, których kompletnie nie czułem. Robiłem, no bo kazali. No wiadomo. Ale miałem też tak dużo czasu, że powiedziałem sobie tak, że jeśli nic się nie zmieni w moim życiu, jeśli chodzi o ilość pracy, którą mnie obarczono, nie zmieni się do pierwszego dnia wiosny, a trafiłem do radia z końcem sierpnia, to odchodzę. I okazało się, że no, nie spełniłem czyichś oczekiwań i decyzją dyrektora zostałem przesunięty do tych rzeczy luźniejszych, co oczywiście pozwoliło na to, żeby podjąć decyzję, żeby dalej zostać, a z drugiej strony w pełni móc się rozwinąć. Dostałem wolną rękę, jeśli chodzi o pracę. Wybierałem sobie miejsca, gdzie mogłem pojechać w Polskę, robić reportaże. Robiłem naprawdę, odżyłeś. Co chciałem. Odżyłem. To był taki kop w górę. Czyli oni mieli na początku wizję, że zrobią z ciebie po prostu takiego reportera z Sejmu, z
z takich tematów, nazwijmy to grubo poważnych. Ja bym być człowiekiem do wszystkiego. Tak, ja bym być człowiekiem do wszystkiego, a ja wolałem jednak tematy luźniejsze. No ale dobra, jest to Radio Z. No, ile tam w tym Radio Z przepracowałeś? O, powiem ci, że no z 8 chyba. Z 8, 7. 8 lat? Tak. Trafiło mi się też bardzo szczęśliwie, że Radio Z poczuło to flow wraz z zmianami w Polsce, bo wiesz, na początku było takim typowym radiem informacyjnym. No, no. Tak świętej pamięci Wojciechowski sobie wymyślił, ale jednak ktoś inny zrozumiał, że no nie może taka być formuła radia, że to musi być jak wygląda teraz Radio Z. Weszliśmy, Radio Z weszło w projekt letni, czyli my na plaży, ja rozdający nagrody, prowadzący różnego rodzaju konkursy. Pamiętam jak dostałem informację, ile tysięcy rzeczy mam do rozdania. No i pytam, jak mam to zrobić? On się rozdawał, jak chcesz. Aha. Wiesz? I wypracowałem tą formułę tych wspólnych zabaw, konkursów, wspólnych tańców, innych aktywności. No ale de facto to ci to też zostało z tego, co robiłeś dużo, dużo wcześniej, czyli jak gdyby doświadczenie. Ja to miałem w sobie. Tak, tak, wiesz, tak, tak. Największą zaletą tego, co robię, jest to, że ja się tym po prostu bawię. Bawisz, a nie zmuszasz się, to nie tak, jest dla ciebie. Nie, nikt nie zmusza. Nawet powiem, jeśli trafia mi się no, chałtura, którą muszę zrobić, a ktoś mi narzuca, nawet w sposób mało elegancki, nie korzystając z moich doświadczeń, to w jaki sposób mam to robić, to ja się źle bardzo z tym czuję. Mm-hmm. Naprawdę. To wolę czegoś nie wziąć, wolę tego nie robić. Dziękuję. Robota, moja praca musi sprawić mi przyjemność. Mm-hmm. I do tej pory w większości przypadków tak. No i tak, po 8 latach z Radia Z co? Strongmani, TVN? Wiesz co? Czy to równolegle szło? Trafiłem do drugiego programu Telewizji Polskiej. A, tak. To ja nie wziąłem o to. Robiłem różne rzeczy. Tak, były takie pikniki na zakończenie różnych akcji. Wiesz, no, tak jak Dwójka jechała do jakiejś miejscowości, mnóstwo artystów występowało. Ja też trafiłem. Co prawda, niezachętnie mnie tam odbierano, dlatego że byłem tym, który był narzucony przez kogoś. Ale taka była koncepcja i należało się z tym zgodzić. Skoro Nina Tenentiew podejmowała taką decyzję, to tak musiało być. I koniec. Tak, wiesz co, występowałem w różnych akcjach, w różnych programach. Prowadziłem taki program bardzo rozrywkowy, sprawnościowy, Szybciej, Wyżej, Śmieszniej, który nawet, jak się okazało, trafił na Róży Montreux. Jest taki festiwal, wiesz, i co prawda sukcesu tam może nie odniósł, ale najważniejsze, że trafiliśmy. I to było naprawdę fajne. No i potem gdzieś chwila zastoju, no i trafiłem do TVN-u. Zresztą powiem ci, fajnie to wszystko wyglądało, bo to się odbywało jak wszystko się odbyło z RMF. Jeszcze raz powiem. Z TVN-em wszystko się odbyło jak normalnie w amerykańskich filmach. Najpierw spotkałem się z Edwardem Miszczakiem, który powiedział, że ma dla mnie propozycję, ale mówię, wtedy też pracowałem w Lublinie w takim radio. I mówię, nie mogę, no mam pewne zobowiązania i tak dalej. A on krótko powiedział. Pierdol to. Po prostu pierdol to. Ale nie zrobiłem tego. Powiedziałem, że skoro mam zobowiązania, no to muszę się tego trzymać. Ale okazało się, że tym chłopakom wtedy w Lublinie nie wyszło. Więc zadzwoniłem jeszcze raz do Miszczaka i pytam, czy propozycja jest aktualna. On mówi tak. No i od razu mówi, że to jest piękne w ogóle tak. I przekazuje mi wiadomość, co chcieliby, żebym ja robił. Czyli program, w którym odgadujemy jakiś wyraz na podstawie, wiesz, 4 liter czy 5 liter. No. Taka robota głupiego. Ale wiadomo, chodzi tylko o to, żeby ludzie dzwonili. No i oczywiście siłaczy. I kiedy był wyznaczony pierwszy termin siłaczy, powiedziałem, że jestem w Mikołajkach, że pracuję do późna. On mówi, do której? Mówię, że no około północy. Mówi, o 12 w nocy czeka na ciebie kierowca. I to wyglądało, mówię ci, jak w filmie. Wyszedłem z wielką torbą, z walizką płyt. Jeden facet był na parkingu przed drzwiami hotelu. Pan Bielenin? Tak. Zapraszam. Rzeczy do bagażnika, ja na tylną kanapę. Zawieźli mnie do Szczyrku i poprowadziłem wtedy pierwszy zimowy puchar świata. I tak się zaczęło. Naprawdę. Sam wypracowałem też formułę tego, bo nie miałem pojęcia, wiesz, z czym to się je, jak wygląda rola prowadzącego taki program. Kiedy mam to nagrane, w pierwszym programie
a tym ostatnim niebo a ziemia. Tak. W jednym tłumaczę przez półtorej minuty, na czym polega konkurencja, a w drugim tłumaczę przez 20 parę sekund. Tak. Jest kompletna różnica. Nie zawsze, i to muszę powiedzieć wielu moim kolegom, nie zawsze dobre jest to, że dużo mówisz. Mhm. Że można za pomocą zdecydowanie mniejszej ilości słów przekazać tą samą treść. No. No, więc tak to było z tym, tak to było z tym TVN-em. Mnóstwo robiłem rzeczy w sumie w TVN-ie. Rekordowo kiedyś miałem 4 programy na raz, bo jeszcze byłem w TVN Turbo. Wiesz, kiedy pojechałem z Mariuszem Podzianowskim do Stanów Zjednoczonych, siedzieliśmy w takim zacnym gronie gości, którzy robią dla Amerykanów. Jak usłyszeli ode mnie, że pracuję w 4 programach na raz, to wszyscy myśleli, że zarabiam nieprawdopodobnie miliony dolarów. No bo w Stanach to by musiało się przełożyć na kasę. No, tutaj rzeczywistość była zupełnie inna. Tak, ale wiesz co, najważniejsze jest to, że to, o czym wcześniej mówiłem. No, że się bawiłeś tym i że to ci frajdę sprawiało. Zwiedziłem kawał świata. No. Byłem w tylu miejscach na świecie, że mogą mi naprawdę ludzie zazdrościć. Prywatnie może bym nawet tam nie pojechał. Dlatego Mariuszowi Podzianowskiemu, naszym chłopakom, którzy z nim wtedy tworzyli ten wyjątkowy team, zawdzięczam naprawdę bardzo dużo. Ale sobie też muszę jakby de facto tutaj nieskromnie powiedzieć. No nie, no byłeś, wiesz, nie było osobowością, byłeś twarzą, oczywiście, no, byłeś twarzą tego programu. Ja to nie mówię, że nagminnie wszystkie odcinki, ale oglądałem co niektóre i rzeczywiście no, robiłeś to fajnie i no, bez dwóch zdań byłeś wizytówką jak gdyby tej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No, muszę ci powiedzieć, bo to jest, wiesz co, akurat pijemy kawę z kubków orkiestry. Zobacz, ty masz 13 stycznia, który 21 finał. No. Czekaj, ja mam tu 15 finał. Tych finałów w życiu trafiło mi się bardzo dużo. Kiedyś, pracując jeszcze w Zetce, poznałem Agatę Młynarską. I która była zaproszona jako gość. Zagadałem z nią, nawet nagrałem się na sekretarkę. Dzień dobry, tu Agata Młynarska. Osobista sekretarka Irka Bielenika. Proszę, nagraj wiadomość, wiesz, no, to trzeba, zabawa. Normalnie teraz już takich rzeczy ludzie nie robią. No i wiesz co, i wysłano mnie z misją, żebym podczas jednego z finałów był po prostu w studio, jako wysłannik Radia Z. Nie miałem żadnego wejścia, nic, tylko miałem być w studio. No i przyjechałem do Sujana Woronicza, spytam Jurka, mówię, no co mam robić? On do mnie mówi, no bo co, baw się. Rozumiesz, tak jak słów, baw się. No i słuchaj, ogłaszałem, początek. Początek programu, początek, pierwsze wejście, wyskoczyli Indianie, skaczą, ja z tymi Indianami, wiesz, skaczę. No ale ile można skakać? No ale bądźmy poważni. No i wiesz, więc poskakałem całe to jedno wejście. Mówię, Boże, jak mam tu siedzieć cały dzień, takaż masakra, wiesz. No i w pewnej chwili dostrzegłem na monitorze, że Agata Młynarska, wspominała przeze mnie, prowadzi akcję sceniczną ze sceny, która ustawiona była przed telewizją. Wyszedłem w wolnej chwili i ona mówi do mnie tak, Irek, a może byś wyszedł ze mną tutaj na scenę i poprowadził licytację zdjęć aktorów z autografami. No i proszę bardzo, wyszedłem. No i słuchaj, i ona mówi po 2 godzinach, już tam do studia nie wróciłem, ona mówi po 2 godzinach, że ona musi gdzieś jeszcze jechać do innej miejscowości, coś zrobić, więc ona musi jechać, a za to przyszła pani, która odpowiadała za tą scenę i mówi, panie Irku, świetnie pan się tutaj sprawdza, może by pan został, a inni będą do pana dochodzili. Rozumiesz, bo taki był wtedy styl pracy, że aktorzy znane osoby co dwie godzinki się zmieniali na tej scenie, a prowadzący był jeden i tym prowadzącym zostałem ja. I potem już zostało tak, że ja co roku, bo dostałem w następnym roku propozycję, żeby to robić, ja byłem tym stałym prowadzącym scenę orkiestry, a zmieniali się artyści. Aż w pewnej chwili podjęto decyzję, że jestem jedynym gospodarzem na tej scenie. Mam wielki kredyt zaufania od Jurka Owsiaka. Od wielu lat jestem prowadzącym ten główny koncert. Mam wielką z tego powodu frajdę. Trafiłem też 2 lata z rzędu na Akademię Sztuk Przepięknych na Woodstock. Rozwiązałem wszystkie wątpliwości i złe myśli tych, którzy myślą, jak to jest na Woodstocku źle. Naprawdę, tam jest naprawdę fantastycznie. Tak. Fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie. I widzisz, moja opowieść zmierzała do tego, że po prostu czasem, albo w większości przypadków, od tego, co robisz w życiu, zależy to, w jakim miejscu jesteś, kogo znasz,
Czy szukasz sobie szansy na to, żeby to swoje życie zmienić? Bo gdybym wtedy do tego studia nie pojechał, nie wiem, gdzie bym był teraz. Tak, co byś robił, oczywiście. Ale to jest tak, że to, wiesz, z tego, co ty opowiadasz, to ty jesteś w czepku urodzony, albo ty jesteś dziecko szczęścia, bo jednak przypadek, w dużej mierze przypadek, powodował, że jesteś tu, gdzie jesteś. Prawda? Dobra, no a to w takim razie dzieci nie krzyczą na ciebie tu w Olsztynie, panie Fery? O, człowieku, ja już się przyzwyczaiłem. Muszę ci powiedzieć, mamy rok 2017. Przypomniano mi ostatnio, w zeszłym roku, ale dobra, teraz czas szybko leci, że wystąpiłem po raz pierwszy w reklamie, uważaj, w 1997 roku. 20 lat temu. 20 lat temu. I była to wtedy reklama Wizira. To wtedy zwrócono się do Radia Z, czy Irek Bieleninik nie mógłby wystąpić. Warunek był wtedy taki. Tak się mniej więcej zaczynało. Dzień dobry, nazywam się Irek Bieleninik, ale dzisiaj specjalnie dla was przeprowadzam test Wizira. I to musiałem sprzedać. Dzień dobry, nazywam się Irek Bieleninik, na co dzień pracuję w Radio Z. I taka formuła była. Na to wtedy zezwolono i tak się zaczęło. To ja byłem tym pierwszym kolesiem, który tak jak teraz Zygmunt Heiser, wiesz, tak, chodzi z proszkiem po domach i oferuje swoje usługi, albo inaczej, swój produkt. Tak. Prawda? Reklama była na żywo. Ten sam reżyser, John Holden, Anglik, który jeździ po całym świecie, kręci w zasadzie, o innych rzeczach z nimi rozmawiałem, ale chyba jest to tak... Specjalizację ma specjalizację dotyczącą tego jednego produktu, że jeździ naprawdę po całym świecie, bo słyszę z opowieści, że byłem tu w tym kraju, tu w tym kraju. Jest rezydentem, wiesz, wielu hoteli. Bo jak przyjeżdża, no to trzeba ileś tam dni jednak spędzić. Więc od 97 roku jestem w tej reklamie, był Wizir, chwila przerwy i potem padła propozycja, żeby to był płyn do mycia naczyń. Wiesz co, jak jeszcze będąc tym młodym człowiekiem, te początkowe lata, to nawet mnie to tak drażniło, to wiesz, krzyczeli za mną, wizir. Ale teraz, człowieku, to jest w ogóle nieprawdopodobna historia. Wyjdę teraz z kadru na chwilę, pokażę ci jedną rzecz. Będziesz zaskoczony. No dobra, czekam. No proszę państwa, musimy chwilę poczekać. Pierwszy raz się zdarza, że ucieka mi rozmówca, no ale cóż, no. I oto jestem. Oto udało się wykreować, wiesz, taką sytuację, w której ja jestem bardzo pozytywnie odbierany przez wiele osób. Na Woodstocku, na Akademii Sztuk Przepięknych, kilka tysięcy ludzi krzyczy do mnie Fery, Fery, przerywając występ kabaretowy, krzycząc Fery, Fery. Rozumiesz? Tworzy to taki sympatyczny klimat, że na przykład moi koledzy zaprojektowali dla mnie specjalną koszulkę. Proszę bardzo, zobacz. No proszę. Zobacz. No pomyśl sobie, znasz jakiegoś innego gościa, który dostaje taką koszulkę z produktem, z którym się utożsamia, z którym go utożsamiają. Tak. Specjalnie zaprojektowana, zrobiona w dwóch egzemplarzach. No jeden dla mnie, drugi dla mojej drugiej połówki. I z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Wiesz, mogę to założyć, nie mam żadnej krępacji, jestem odbierany bardzo pozytywnie. Potrafię żartować podczas występów scenicznych z produktu, który reklamuje, i jednocześnie biorę za to też pełną odpowiedzialność, bo ludzie mnie pytają, wiesz, jak to za każdym razem, panie Irku, a to jest dobry ten płyn? Dobry ten... Wiadomo, że dobry. Przecież naprawdę, ja nie muszę się niczego wstydzić. No. Akurat... No, ale powiedz mi, czy to jest tak, że to będziesz, bo robisz to już 20 lat, nie? Jak gdyby z tą marką, czy może troszeczkę krócej. To jest tak, że to jest kontrakt. Nie ma czegoś takiego, że jeszcze przez 10, czy 15, czy 20 lat. Nie, to po prostu co jakiś czas dzwonią i cię po prostu angażują w te spoty. Sytuacja jest dynamiczna, tak bym powiedział. Kontrakt jest przedłużany co roku.
Co roku. Aha. Dostaję miesiąc przed wygaśnięciem informację telefoniczną, mailową, że firma jest zainteresowana przedłużeniem kontraktu. Tak. Tak. Najczęściej powielamy umowę, która już obowiązywała, wprowadzamy aneks, sprawa jest załatwiona. Wiesz, to jest tak, że przyjdzie ktoś nowy, będzie miał zupełnie inną koncepcję, tak, jeśli chodzi o produkt, tak. I będzie ją realizował. I wtedy ja mogę odpaść, mogę potem wrócić. To wszystko zależy. Tak, wiesz, to jak z siłaczami. Warka Strong, która reklamowała się nieprawdopodobnie, która była bardzo popularna, postanowili wejść w piłkę nożną, zrezygnowali z siłaczy. Kiedy widziałeś ostatnio Warkę Strong? No właśnie, no. A to była marka, która się tylko kojarzyła z... No właśnie. I wiesz, na przykład sobie myślę, że idealnym rozwiązaniem, gdyby producent ciągników siodłowych, czyli ciężarówek MAN, gdyby teraz powiedział, okej, będziemy robili program siłacze Strongman, jakby to było idealnie, wiesz, w każdym programie ciężarówki ciągnięte, przesuwane, było robione wszystko. Idealnie, w normalnym świecie show biznesu, żeby wykreować markę, trzeba by wydać wiele milionów złotych. A tu masz coś, co tylko należy podpiąć do projektu. Mhm. I sprawa załatwiona. Dobrze, będziemy powoli kończyć, ale chciałbym zapytać Cię o jedną rzecz, bo tak, jak byłeś w tym Radiu Z 8 lat, prawda? Tak jak powiedziałeś, tam później te historie związane z telewizją. Czy Twoja praca to jest praca wolnego strzelca? Czy to wygląda tak, że po prostu dzwoni telefon i oni Irka wynajmują, czy angażują do kolejnego projektu, a jeżeli nie dzwoni, to wtedy jest problem? Jak jest z Twoim takim, chodzi mi o takie bezpieczeństwo, wiesz? No bo my byliśmy przyzwyczajeni do tego, że nasi rodzice szli do pracy na godzinę 8 czy 7, wracali o 15, no i pracowali, prawda, te 5 czy 6 dni w tygodniu i tam mieli urlop i tak dalej. Jak jest u Ciebie, jeżeli mógłbym zapytać o Twój taki komfort związany z wykonywanym przez Ciebie zawodem? Słuchaj, komfortu jako takiego, jeśli chodzi o moją pracę, nie ma, bo wszystko się może zmienić. Jeśli ulegnę jakiemuś wypadkowi, to jest po mnie, prawda? Złamię nogę, nie wiem, coś się wydarzy, prawda? Tak. Na jakiś czas muszę wypaść z rynku. Nie daj Boże, gdyby to było jakieś inne wydarzenie. Na szczęście, to co powiedziałeś wcześniej, jestem w czepku urodzony do tej pory i wszystko się udaje. Jestem freelancerem, mam telefon, sam dla siebie jestem menadżerem, tak, dyrektorem. Kalendarz mam naprawdę mocno obłożony. Dzięki Google'owi teraz mam wszystko. Tutaj polecam tym wszystkim, którzy nie mają konta, żeby jednak takie konto założyli, bo jak zgubisz telefon, to zgubisz wszystkie kontakty i zgubisz cały kalendarz. Co mi się zdarzyło kiedyś, teraz już jestem bezpieczny, bo on tam się gdzieś kopiuje. Tak, więc telefon dzwoni systematycznie. Teraz jestem w tym szczęśliwym okresie, kiedy mogę z Tobą rozmawiać, że jestem bardzo, bardzo zajęty. Tak naprawdę szaleństwo u mnie zaczyna się w zasadzie od połowy kwietnia i trwa do połowy października. Mnóstwo mam pracy. Jutro wyjeżdżam do Gniezna na międzynarodowy zlot Cabrio. Za tydzień mam kolejną imprezę dla Castoramy z okazji 20-lecia firmy. Jeszcze coś na pewno. I tak mam w zasadzie, mam tak ułożony kalendarz teraz, to co pamiętam, że nie mam żadnego wolnego weekendu do końca września. Już o październiku nawet nie myślę, bo nie wysiedla mi się to w głowie. Różnego rodzaju imprezy to są, od koncertów, pikników, aukcji i tym podobnych rzeczy. No, na przykład, wiesz, muszę Ci powiedzieć, bo mam gdzieś w sobie coś takiego, co jest taką fajną rzeczą. Na przykład we wrześniu będę prowadził imprezę, która tak naprawdę pomysł na mnie wziął się z tego, że dobrze prowadzę licytację. Wiesz, buduję tak napięcie, że wypuszczam ludzi na to, żeby kupowali. Byli wielkiego serca. Tak. I zaproponowano mi prowadzenie aukcji, ale powiedziałem, że za to pieniędzy wziąć nie mogę, bo to było na rzecz jakiegoś dziecka. Za to powiedziałem, ale jeśli poprowadzę całą imprezę od początku do końca, wtedy mogę przyjechać. I wiesz, i oni się na to zgodzili. Muszę, a propos fery, muszę Ci powiedzieć, że chyba jestem fenomenem, bo
rekordowa butelka, którą sprzedałem na aukcji, bo to jest tak, jak licytuję obrazy, albo ktoś licytuje, a wtedy wchodzę ja na sam koniec, rozmawiając publicznie, że proszę bardzo, to jest butelka, z którą ja się łączę tutaj, przyjadę i umyję ci naczynia. Rekordowo sprzedałem za 5000 złotych taką usługę i tak naprawdę na rzecz różnych fundacji i tym podobnych, powiem ci, że średnia ze sprzedaży jednej butelki wynosi około 4000 złotych. Proszę. Wiesz, jaka to jest fajna rzecz? Wiesz, jaka to jest fajna? Tak. Bo ktoś kupuje obraz na aukcji za 3000 zł. To jest z całym szacunkiem dla artysty, prawda? Tak. A tu wychodzi Irek Bielenik i sprzedaje butelkę płynu do mycia naczyń za 4 albo 5 tysięcy. No. Więc ja za każdym razem obecnych artystów przepraszam. Mówię, wybaczcie mi Państwo, no ale co zrobić? Wiesz co? Życie jest tak ulotne. Jutra może nie być, jak powtarzają. Więc im więcej po nas zostanie fajnych rzeczy, tym lepiej. Fajnych wspomnień, tym lepiej. Dlatego też za każdym razem powtarzam, róbmy sobie zdjęcia, obojętnie gdzie jesteśmy. Za każdym razem, zresztą tobie też za chwilę zaproponuję, żebyśmy sobie strzelili tutaj selfika, bo z tym jednym zdjęciem wiąże się potem wiele innych wspomnień, bo wtedy będę pamiętał, że przyjechałeś do mnie, że nie mogłeś się dodzwonić i tym podobne rzeczy. Dlatego po prostu archiwizujmy, zapamiętujmy. No ja powiem ci, że też dlatego ten cykl powstał, że jest wielka potrzeba archiwizowania i utrwalenia po prostu ludzi, którzy robią fajne rzeczy. Dobra, będziemy kończyć. Przypomnij mi, na którym miejscu jestem? Mówię o ranki osoby, do której się zwróciłeś? Podpuszczasz. No, musiałem się trochę naczekać. Podobno jestem 70 na liście, ale lepiej to niż wcale. Słuchaj, zawsze to jest pierwsza setka. Tak, jakby tak nie trzymać. Tak trzymać. Ważne, że znalazłem się w tym cyklu, za to ci bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Proszę Państwa, gościem Ludzi Kultury był nikt inny, tylko Irek Bielenik, chodzące dzieło sztuki, jak się okazuje. O, dziękuję bardzo. Także było mi bardzo miło. Dziękuję. Super kawę parzysz. Dziękuję. No i w fajnym kubku. Dziękujemy bardzo.